Maksymilian przygotował dziś romantyczną kolację przy świecach, bo bardzo chciałby przekonać Elizę, by nie czekała z rozpoczęciem współżycia do ślubu. Świetny ten makaron. Nie wiedziałam, że tak dobrze gotujesz. Chyba nawet lepiej niż ja. O, daleko mu do twojego schabowego, ale starałem się. I wyszło idealnie. A kwiaty są prześliczne. Dziękuję. Napijmy się za nas, żeby wszystko nam się udawało. Czy mogę panią prosić do tańca? No dobrze. Wiesz co? Cieszę się, że cię mam i już nikomu cię nie oddam. Ja też się cieszę. Max, przestań. Ale przecież nie zrobiłem nic złego. Wydawało mi się, że ty też tego chcesz. Nie, ty robisz wszystko, żeby zaciągnąć mnie do łóżka. A ja ci już powiedziałam, że nic z tego nie będzie. Twierdziłeś, że to rozumiesz. Niby tak, ale nic nie poradzę na to, że tak na mnie działasz. Jestem zdrowym, normalnym facetem i wydawało mi się, że to, co robię, też jest normalne. Max, proszę cię, uszanuj moją decyzję. A jeśli nie potrafisz, to chyba musimy się rozstać. Bo ja nie zamierzam robić nic wbrew własnej woli, tylko po to, żeby zatrzymać cię przy sobie. Przepraszam na chwilę. Poddaję się. Bardzo mi na niej zależy, dlatego będę musiał to zaakceptować. Ale po cichu będę liczył na to, że może zmieni zdanie. Nie ma sensu naciskać, bo to może dać tylko odwrotny skutek.